Siema, witajcie na kanale Ibis Gear, jestem Rafał Pikacz, jestem z Marcinem, więc wjeżdżamy z nowymi przynętami na szczupaki. Zobaczcie, 9-calowy freak, bardzo fajna przynęta, można łowić bez obciążenia, tak jak tutaj widać na tym załączonym obrazku. Ona zawsze zamiata ogonkiem, potem staje w miejscu i wtedy często następuje atak, więc życzcie nam dzisiaj dużo brań szczupaków. Widzimy się za chwilę, mam nadzieję, już z rybą, a jak nie, to będziemy bardzo, bardzo chcieli wam pokazać mnóstwo nowości. Jak wspomniałem na początku, chcemy wam pokazać nowe przynęty nasze, szczupakowe między innymi, czyli w tym przypadku będzie to Freak 9 cali wersja. Znacie pewnie nasze te takie mniejsze rozmiary na sandacza, na okonia freaków, natomiast to jest już naprawdę potężna guma. Ja ją lubię prowadzić, uzbroić ją lubię w systemik, szczególnie na płytką wodę, bez obciążenia. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie poprowadzić ją głębiej, to można zawsze dołożyć oliwkę, też złapać ją agrafką przy oczku przynęty i proszę bardzo. Jest piękny szczyt. Jedzie z roli. Przed chwilą pytał, gdzie są ryby. Wskazałem mu to miejsce. Miejsce wytypowałem sam. Tam wytypowałem. Człowieka do teamu też wytypowałem. Z miejscem się nie pomyliłem. Z człowiekiem odpowiedzcie sobie sami. Nie, bardzo dobry filmowicz. Ze świetną wodą. Jak jeszcze bym powiedział, kto ten podbierać, to już by było genialne. Nie, no dać sobie, no co? Co ty gadasz? No ale co ty myślisz? Nie, no biegnij, biegnij. Tak? Ale zostawiłem za przeskalane. Zobaczcie. Może się uda? Jak nie, to trudno. Opla jest. Jest i rybka. Zobaczcie na co. Tak jak wspomniałem, Select Freak. 9 cali. Fajna, gruba sztuka. Może niedługa. Natomiast masy nie można jej odmówić. Już wyjmuję zaraz obcęgi i wypuszczam rybę. Uwolniona i wraca do wody. Rybka zdziwiona. Papa. Wcześniej niestety szczupak brutalnie przerwał mi próbę prezentacji prowadzenia, ale i samej pracy tego 9-calowego freaka. Więc zobaczcie sobie teraz, tak jak wspominałem wcześniej, sam systemik bez obciążenia na taką wodę jak tutaj. Tu jest głębokość, Marcinie, do 2 metrów chyba, no nie? Naprawdę, wierzcie mi, że ten szczupak przy takiej mocnej pracy i takiej tej fali hydroakustycznej, bardzo intensywnej, podniesie się z takiej głębokości do gumy. Na głębsze miejsca, zawsze w tym miejscu agrafką, ci, którzy nie wiedzą z was, możecie złapać jakąś oliwkę, taką jak do dropshota, jak do jigriga, po prostu skrętikiem, żeby sprowadzić tą przynętę głębiej. Moje ulubione prowadzenie, szczególnie o tej porze roku, to są takie bardzo krótkie podszarpnięcia z pauzami i na tej pauzie właśnie, takie twitchowanie tylko gumą, na tej pauzie właśnie najchętniej ten szczupak, jak ta woda jest jeszcze zimna i on nie jest bardzo jeszcze taki rozruszany, uderza. Zobaczcie, widzicie? Można prowadzić kijem do góry, jeżeli pozwala na to brak drzew nade mną. Łatwiej będzie też wciąć tą przynętę i jeszcze mogę dzięki temu jeszcze pulsę ją poprowadzić. I takie twitchowania. Ona wtedy bardzo, bardzo powolutko opada. I właśnie w tym momencie często bardzo następuje branie. Oczywiście jak tylko woda się ociepli, też fajne będzie łowienie z takimi dłuższymi twitchami i pauzą, a nawet zwykłe zwijanie, także bardzo prosta w obsłudze przynęta. Te dodatkowe karbowania też jeszcze raz, że zmniejszają wagę samej przynęty, ponieważ ona bez tej kotwiczki waży około 35 gramów, także takim zestawem nawet typowo szczupakowym polskim do 40-30 gramów przy takich, powiedzmy, bardziej z wyczuciem rzutach możecie łowić. No a dodatkowo te karbowania, oprócz tego ogona, właśnie te fale hydroakustyczną wywołują bardzo mocno w wodzie. Zresztą zobaczcie tutaj na ten ogon. To jest taki twister, ale z takim jeszcze jak gdyby nadlaniem tutaj materiału.
dzięki temu naprawdę bardzo mocno kopie. On nawet ma taką tendencję po takim twitchowaniu na luźnej lince, żeby się cofać troszeczkę do tyłu. No i to bardzo mocno działa na szczupaki. Oprócz zbrojenia w systemik, bardzo fajnie też sprawdzi się na zbrojenie tej gumy na bardzo dużym, w tym przypadku offsecie. Największe w naszej ofercie są haki 8.0 offsetowe z bardzo szerokim łukiem kolankowym. Tutaj jak widać, prawda, krwawie obficie po szczupaku. Natomiast one ma takie mocne nacięcie jeszcze z obu stron, ten korpus Freaka. Dzięki temu ten hak można fajnie schować. Będzie wtedy to już bardzo antyzaczepowe zbrojenie z hakiem offsetowym. Natomiast też fajnie się wysunie ten hak z samej gumy. Natomiast tutaj nie ma takiej potrzeby, bo woda nie jest aż tak zarośnięta. Zawsze pamiętajcie, że taka kotwiczka, bo wystarczy jedna, można uzbroić w dwie. Chociaż w przypadku dwóch kotwiczek już ta ryba jest bardziej okaleczona przeważnie po braniu, więc ja zawsze, mając wybór, wolę zbroić w jedną. A tutaj akurat wybór ułatwia mi to, że ta guma jest bardzo miękka, ten silikon. I zobaczcie, jak to się ładnie w moim ręku składa. A w przypadku oczywiście ryby, która dłoni nie ma, składa się to bardzo ładnie w pysku. I ta jedna kotwiczka, pomimo że ta guma, no tak oceniam, w pełni, że tak powiem, swojej rozłożystości ma około 25-26 cm, czyli już fajna, selektywna gumka, bardzo fajnie się składa właśnie w pysku ryby. Ona nie ma problemu, żeby to zażreć i ta jedna kotwiczka jest jak najbardziej wystarczającym sposobem zbrojenia, w tym przypadku oczywiście. Kolejna nowość w ofercie Select na ten rok. Jest to jaskółka Victim. Zobaczcie, taki bardzo fajny kształt, tutaj dodatkowo z takimi jeszcze karbowaniami na ogonie. Dzięki temu on bardzo fajnie też rusza wodę, co wzbudza zainteresowanie drapieżników. Akurat na ten okres, kiedy te ryby, tak jak wspominałem wcześniej, potrzebują silnego dosyć bodźca, prawdopodobnie ciężko będzie coś na nią złowić. Natomiast w cieplejszych miesiącach, jak ta bardzo roślinność się podniesie, można ją zbroić też w offseta, również bez obciążenia. I pracuje naprawdę jak taki fajny jerk, totalnie bezzaczepowo. No tutaj mam systemik akurat, ale zaraz wam pokażę pracę tej gumy. To jest największy rozmiar, 6 cali 15 cm, natomiast występują jeszcze w takim bardziej szczupakowo-sandaczowym rozmiarze, ewentualnie na ładnego okonia, czyli 4 cale 10 cm, no i 2,5 cala, czyli 6, mniej więcej 25. Bardzo fajny okoniowy rozmiar. Taki bardzo uniwersalny pod okonia, pod pstrąga, też pod klenia. Tutaj zobaczcie, specjalny też taki głębszy rowek do zbrojenia offsetowego. Oczywiście na brzuchu też wycięcie, żeby ten hak łatwo się uwalniał, offsetowy. Zaraz wam pokażę też wersji zbrojenia w hak offsetowy. I tutaj tak jeszcze specjalnie, żeby było dużo łatwiej zbroić punkt odniesienia w postaci tej takiej kropki. Tak, żebyście się już nie musieli zastanawiać, bo często jak się tą gumę już zaczyna zbroić w główkę dźwigową szczególnie, to jest problem, gdzie to znaleźć. A tak sobie przykładacie, patrzycie mniej więcej, w jakim odstępie od tej kropeczki ten hak musi wyjść. Tutaj jak najbardziej to jest też optymalne miejsce, żeby tym hakiem wychodzić. No ale macie na przykład krótszy hak, dłuższy hak, to też możecie go w ten sposób dużo łatwiej uzbroić. Zmieniam Freaka, zakładam Victima i pokażę wam, jak prowadzić tę przynętę bez obciążenia. Tutaj widzicie kolejną nowość, a właściwie dwie nowości dedykowane łowieniu szczupaków w naszej ofercie Selecta. Wahadła w takim rozmiarze właśnie szczupakowym na raz. Moim zdaniem bardzo fajnie dobrano rozmiary. To jest Grandex w rozmiarze 63 mm oraz Solver w rozmiarze 71 mm. 7,1 cm. Tu jest, widzę, błąd niestety w obu przypadkach, jeżeli chodzi o rozmiar. No trudno, stało się. Domyślicie się na pewno. Występują w naturalnych malowaniach, w takich bardziej fantazyjnych. Bardzo szeroka oferta, jeżeli chodzi o kolorystykę. Na pewno dobierzecie coś do swojego łowiska. Grandex występuje też w trzech gramaturach. Ja wziąłem sobie najlżejsze wersje w obu przypadkach, bo po prostu moja woda jest taka główna, szczupakowa. Charakteryzuje się tym, że jest bardzo płytka i bardzo mocno porasta zielskiem, więc przez cały rok będę mógł nimi wygodnie łowić sobie u siebie szczupaki. Naprawdę, zaraz wam pokażemy to oczywiście, bardzo fajnie można je poprowadzić. Samo zwijanie daje radę, ale też pokażę wam, jak je animować, żeby jeszcze bardziej
jeszcze skuteczniej zanimować je i sprowokować szczupaki do ataku. Zobaczcie, oczywiście można obie te wahadłówki prowadzić po prostu zwijając je równomiernym tempem, robić takie stop and go, bo bardzo fajnie też pracują w opadzie. Natomiast ja lubię też zniesionym kijem w górze takim po prostu twitchować, czy też jerkować, tylko bardzo delikatnie. One wtedy świetnie tak odskakują na boki, a w opadzie bardzo mocno kolebią się i wtedy często właśnie ten szczupak nie wytrzymuje presji i musi w nie uderzyć. Kończymy dzisiejszą naszą przygodę. Kończymy, niestety. Niestety, tak. Niestety. Pokazaliśmy wam dzisiaj nowe nasze przynęty, głównie szczupakowe, czyli Freaka 9 cali. Pamiętajcie, pytajcie, bardzo fajny taki twister z dopalaczem. Pokazaliśmy wam blachy i ich pracę. Pokazaliśmy wam też jaskółkę, naszą nową przynętę w ofercie, czyli Victim. Ten największy rozmiar, ale w plecaku nie chcę wam przepalać, mam też fajny rozmiarek na okonie, 2,5 cala i 4 cala, o czym wspominałem wcześniej w filmie. Ma. Bardzo fajne kolorki, bardzo fajna praca. Pytajcie również o nie w sklepach. Dzisiaj to wszystko. Więcej ryb nam się niestety nie udało złowić. Brały, ale często nie trafiały niestety. Co więcej, trochę słów od naszego Marcina. Dziękuję, dobranoc. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy film. Na razie, cześć.